I chcę wam powiedzieć, że ta uczta dużo może nam pomóc w zrozumieniu naszego życia. Najpierw z punktu widzenia samej metodologii doskonale wszyscy wiecie, że jest niemożliwe, żeby za pierwszym razem, gdy powiesz dziecku idź spać, żeby ono poszło od razu spać. To jest prawie niemożliwe. Albo ubierz czapkę. To co robisz jako metodolog? Powtarzasz sygnał, aż on odniesie skutek. I właśnie to jest główna treść dzisiejszej Ewangelii. I tym najbardziej cierpliwym ojcem to już jest Bóg względem nas wszystkich. Czy on jest cierpliwy? No oczywiście, bo nieraz 7 miesięcy czeka, aż przyjdziesz do kościoła. Albo jeszcze dłużej czeka ze spowiedzią. I on nie jest nerwowy. Czeka. I to jest bardzo ważne. I tak samo jest z każdym innym krokiem do przodu. Wszyscy wychowawcy muszą być bardzo cierpliwi. Dzisiaj szczególnie jak student robi łaskę, że w ogóle słucha profesora. Ale właśnie Bóg robi to, bo Mu zależy na każdym z nas. Ale najciekawszym motywem tego, że nas zaprasza, to jest to, że właśnie chce nam dać szczęście. I z tego powodu właśnie, że jest uczta przygotowana i to już w tym życiu, warto ludzi wołać. Zróbcie krok do przodu. Ale to wołanie najpierw dotyczy spraw bardzo banalnych. No wiadomo, że już ten głos do was dotarł, że mamy się modlić w domu albo w pracy. No to już ten głos przyjęliście wszyscy. Po tym, że macie mieć łaskę uświęcającą, też to przyjęliście wszyscy. Że macie przyjść na mszę świętą, też. Ale uczta ziemska wymaga nowej odpowiedzi. Bo każdy z was na przykład niesamowicie pragnie być kochanym. I pragnie też kochać. I to nie tylko od święta, jak są twoje urodziny, ale na co dzień. I dlatego, żeby dojść do takiej uczty w relacjach między nami, trzeba nieustannego działania Pana Boga i naszej odpowiedzi. A szczególnie wiary w to, że ta dzisiejsza msza święta ma sens. Bo jak tylko będziesz uważać, że ta msza święta jest tylko po to, żebyś nie zgrzeszył, no to co to byłby za ojciec, którego syn tylko dlatego słucha ojca, żeby się ojciec nie zdenerwował. No to jak byś się czuł na przykład? Żeby się nie złościł na ojciec, na mnie. To będę uczył się, aby tatę nie pogniewać. Ale takich jest wiele ludzi, którzy do kościoła tylko chodzą dlatego, żeby się tato nie pogniewał na nich. Żeby nie zgrzeszyć ciężko. Czyż tak nie jest? Ale potem już syn przestaje być takim sztubakiem i potem zaczyna reflektować, że przecież nie uczy się dla ojca, tylko uczy się dla siebie. I jak taki moment już nastąpi w naszym życiu, że przekroczymy granicę obowiązku i zaczniemy sobie sami zadawać materiał z języka polskiego, z matematyki, z historii, przestajemy być sztubakami, dziećmi. I wtedy już rozumiemy, że Pan Bóg nie stawia nam żadnych granic w tym pójściu za Nim przez życie. Żadnych granic. Nigdy nie możemy powiedzieć dosyć. Już taki jestem dobry, że już więcej niczego nie potrzebuję.
I właśnie dzisiejsze czasy na tym polegają, że człowiek jest na tyle rozwinięty, ma tak rozwiniętą osobowość, że już wie, że jest coś więcej niż tylko to, co kiedyś w XVIII wieku nasi dziadowie przeżywali. Że oni się urodzili, powiedzmy, w Kaliszu. I umierali w Kaliszu. I uważali, że to, co się dzieje w Kaliszu, to już jest wszystko, co można osiągnąć. Ale dzisiejszy człowiek tak nie myśli. Ma orientację światową. Chciałby być wszędzie. I wie, że trzeba dalej interesować się różnymi rzeczami. A szczególnie Bogiem. I nigdy już teraz człowiek nie powie, że już o Bogu wie wszystko, że chciałby już na tym poprzestać w takiej formacji religijnej. I jak widzicie, dzisiaj ludzie tak odbierają Boga, że nagle słyszysz, że a ona była gdzieś na jakichś rekolekcjach ignacjańskich. I się dziwimy. No ale dawniej, jak mieszkała pod Kaliszem, w XVIII wieku nigdy o takim czymś nie myślała, bo nawet by nie miała czym dojechać do Warszawy na takie rekolekcje. Ale dzisiaj nagle to słyszysz, że coś tam się dzieje. I dlatego właśnie trzeba przyjąć kolejne zaproszenie na ucztę do głębszej więzi z Bogiem. I najpierw trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego Pan Bóg powiedział na końcu dzisiejszej Ewangelii, bo ta była trochę krótsza, ale kończy się ona w wersji dłuższej dzisiaj, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Co to znaczy? Że wszyscy gdzieś tam, jak byli małymi dziećmi, mieli ideały. Wszyscy, każdy z was miał ideał na przykład doskonałej żony, doskonałego księdza, prawda? A tu nagle przychodzi rozczarowanie. I to jest główny powód tego, że my nie chcemy wierzyć w takie dziecięce ideały. Jesteśmy troszkę ostrożni. Ale to nie jest prawda wcale, że mamy być tacy. A więc widzicie, że powołanie to jest coś bardzo wielkiego. Ale kiedy teraz ty przekroczysz ten czas, że jesteś ostrożny i na nowo, mimo zgorszenia tu i ówdzie, pójdziesz dalej. Bo zgorszenie nas bardzo blokuje. Wszędzie nas blokuje. W rodzinie szczególnie. Jak się ktoś rozczaruje, to po prostu stoi w miejscu. I nie idzie dalej. Ale taki moment przyjdzie, kiedy człowiek nagle wybierze na nowo życie. I dlatego stoi to wszystko na powołaniu i na wybraniu. Bo zobaczcie, jak ktoś miał na przykład 8 miesięcy życia i był ochrzczony, to czy on miał taką osobowość, jaką ty masz dzisiaj? A przecież był ochrzczony. Czyli widzisz, sam Pan Bóg czeka na to, że człowiek ma już taką wielką osobowość, że mógłby dzisiaj sobie pójść o 17 wszędzie, do Szczecina pojechać, gdzieś nad jezioro. I taki człowiek, który nareszcie otrzyma tę osobowość, powinien na nowo powiedzieć Bogu swoje tak, czyli zakończyć bardzo ważny proces Chrztu Świętego. Bo jesteś już innym człowiekiem dzisiaj. I właśnie jak teraz motywacja Kościoła nie będzie nadążała za rozwojem osobowości naszych dzieci, no to następuje taka wewnętrzna schizofrenia, że dziecko co innego myśli, a co innego robi. No tak nie może być. Sami wiecie. I tak samo jest w waszej rodzinie, tak samo jest z waszymi dziećmi. Dziecko co innego myśli, mówi: mamo, tak, nie będę robiła tego, a robi to. Jest schizofrenia? Jest. A dlaczego ona jest?
A dlatego, że po prostu myśmy zlekceważyli zaproszenie. Było podane zaproszenie, że na przykład dziecko w roku 2009 miało być na religii 5 października. Ksiądz przyszedł, dziecka nie było. I od tego się zaczyna schizofrenia, że człowiek urósł intelektualnie, twoja córka stała się mądrzejsza, ale nie było tam propozycji dla jej wzrostu intelektualnego, która polega na tym, że nie było tam żadnego ważniejszego zaproszenia, jak tylko to, żeby zapalić papierosa. I świat szybko wchodzi w takie puste serce i mówi do twojej córki, chodź, lepiej z nami. Po co będziesz zapełniała twoje nowe, świadome życie jakimś Panem Bogiem? I po prostu życie dzisiejsze chętnie zapełnia takie niezrealizowane zaproszenia Kościoła. I nagle dziecko zupełnie inaczej myśli. Dlaczego? Bo propozycja Kościoła jest taka skąpa, taka jakaś prymitywna. No i kto jak kto, ale rodzice muszą być świadomi, że posiadają taką propozycję ważniejszą niż świat. No i po prostu trzeba powiedzieć, że ludzi musi ktoś zagospodarować. Ktoś musi im dać lepszą propozycję. Jak tego my nie damy, no to szybko świat wykorzysta każdą lukę. I sami widzicie, że nie można tolerować prawdy, że ktoś inaczej myśli, a inaczej postępuje. Bo wtedy traci szatę. Dlatego ja nie rezygnuję z tego, żeby wam ciągle pokazać to, że kiedyś mieliście zawsze czyściutką szatę. Zawsze. Szczególnie do roku 10 nasze dzieci są złote. Nie są zgorszone niczym. Ale potem ktoś nakłada na tą czystą szatę swoją szatę, swoje różne koszulki. I mówi, wiesz, w mojej koszulce będziesz lepiej wyglądać. Dlatego ja nie rezygnuję z faktu, że będę wam proponował lepszą koszulkę niż tą, którą ci daje świat. I nastąpi taki moment, kiedy wy te koszulki wszystkie dacie na szmaty. Już teraz nikt nie zbiera oczywiście ubrania starego, żeby potem z tego zrobić nowe bawełniane koszulki, bo dawniej się zarabiało jeszcze na tym, w latach 50. o tym młodzi nie wiedzą. Zarabiało się pieniądze, jak ktoś szmaty przywiózł na sprzedaż do punktu skupu. Dostawał 3 garki za to, bo garków nie było w sklepie. Tylko można było je za szmaty dostać, te garki, w latach 50. No i właśnie jak ty się teraz zdenerwujesz i zerwiesz te szaty z siebie, szaty ze swojego myślenia, a głównie z tego, że ci wystarczy to, co ci powie koleżanka, czy inne jakieś źródła, wtedy nareszcie zobaczymy pod tym wszystkim wasze piękno. Ale musisz wrócić do tego piękna dziecka, kiedy wszystko cię będzie ciekawiło i interesowało. I dlatego pierwszym elementem w dzisiejszej formacji wiernych to jest nawrócenie. Dlatego Jan Chrzciciel jest mistrzem, bo on, widzisz, głosił chrzest nawrócenia, czyli ściągnięcia tych koszul starych, w których chodzisz tyle lat. Tu nie obrażając mężczyzn, my mężczyźni lubimy chodzić jeszcze w ciemnej i brudnej koszuli zarazem. Mamy taką skłonność, ale to szczególnie jest skłonność duchowa, że nam jest ciężko przyznać się, że jesteśmy źle ubrani duchowo. Widzisz?
Dlatego Jan, poprzednik Jezusa, głosił chrzest nawrócenia. Jak się opamiętasz, powiesz, no Boże, jak ja mogę tak tyle lat słuchać ludzi? Ile lat to mogę jeszcze zdzierżyć? I dopiero potem, jak będziesz płakać, będziesz żałować za swoje grzechy, potem dopiero może przyjść Chrystus i powiedzieć, dobrze, już tak życie cię ubiło, że możesz teraz mnie poprosić, abym ja na nowo stał się twoim jedynym Panem i Zbawicielem. I zacznie się teraz wszystko w całej ciągłości kontynuować. I nareszcie będziesz uznawał Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. I Paweł właśnie o tym mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A szczególnie no, mamy straszne problemy, wiecie z czym? Że mamy taką skłonność do kombinowania, do kłamstwa, do oszustwa, do przeklinania, że to po prostu tylko może zrobić Pan Bóg. Tyle jest nieuczciwości w pracy. Mój kolega, kiedyś jak byłem w Hamburgu, to przyniósł całe dwie garści monet. Jeszcze wtedy były niemieckie marki. Jako taksówkarz to przyniósł do wydziału finansowego, bo chciał to opodatkować. I właśnie, kochani, nie ma innej drogi do szczęścia, jak to, że musicie wzgardzić życiem świeckim. Jak się tak nawrócimy, wszystko już pójdzie bardzo łatwo. Będziemy mogli uzyskać od Boga niesamowite rzeczy. Jakie? No szczególnie, że będziesz miała idealne zdrowie. Idealne. Drugie, że będziesz miała bogactwo materialne. Bo nareszcie ci będzie Pan Bóg błogosławił. Bo jak na przykład ty nie oddasz złotówki koleżance, to wierzysz, że pieniądze pochodzą od diabła. I masz różne długi i problemy przez całe życie. I to, widzicie, jest niesamowicie ważne dzisiaj. Bo życie nasze nie może się tylko skończyć na tym, że ja chodzę do kościoła. Ja muszę uwierzyć, że życie jest pełne wesela, radości. I wtedy zobaczycie potężne działanie Boga. Będziecie mieli firmy swoje własne przedszkola, sklepy swoje własne założycie. A nawet ty zbudujesz pierwszy samochód polski. Jesteś do tego zdolny. I wszystko nam Pan Bóg chce dać, ale pod warunkiem, że musimy przyjąć Jego, widzicie, błogosławieństwo. Amen. Prosimy bardzo, dzieci są tak delikatne teraz, to jest dobry znak.